zainteresowała się nami spotkaniem Wójta Jastrzębskiego z Warszawą Akademii Blau. 4-2, będzie w akieru. Wejdą, no i zaczynamy. Spotkania, przypominam, na boisku Mierzą się z Tobą, Wójtko Bałki, Warszawia, boisko B. Derby Płocka, Wisła Płock, 2, Wisła Płock, 1, boisko C. Łomianki, Jagiellonia, tutaj wygramy na całego Węgrza. Jagiellonia, Białystok, pierwsza akcja od razu. Skutecznie wykończona. A czy tam może być naprawdę ciekawie? Tak jak wspomniałem, pośpieszało na ci zastąpienie punktu. A teraz taka Jagiellonia zaskoczyła w pierwszej akcji. I boisko D, tak? Możemy oglądać, podziwiać rywalizację. Dwóch zespołów, Warszawa Akademii Grana i Dołów Rodnica. Oni teraz rywalizują na boisku D. Thank you.
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i Paraklamacji Kolorowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj gramy i przyglądamy się tutaj, jak wygląda rywalizacja rocznika 2014. To nas starsi koledzy. Rocznik 2013 gramy tutaj na obiektach aktywnej Warszawy z Katowic Piłkika. Dzisiaj na tym stadionie widzimy, jak zaczynają sobie chłopaki rocznik 2013, a wczoraj, a dzisiaj 14. I widzę, że grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Teraz bardzo blisko. Zamiast strzału na blisko, tak. Zawodnik Warszawie tutaj przebiega na swoim tutaj w takim momencie. Super! Rywal Gimpe. Przypominam też, że na boisku Werem, ale Derby Polska, kiedy wyszedł Wisła Polsk 1, Wisła Polsk 2. Tam taki korespondencyjny mecz. A oni pewnie często nie są ograni o sparingi, ale dzisiaj to już nie jest sparing. To jest nasze punkty. I te punkty na pewno będą bardzo potrzebne w widowej kategorii. Także nie Wisły, Wisła Płock i Wisła Płock 2. Rywalizacja na całego na boisku B. Pan z Akademii Dziania Gąbrownica to boisko B. I na boisku B cieszą się zawodnicy grający w czarnych strojach. To jest to znaczy z tym, że Gołbrodnica ma bramkę. Gołbrodnica to jest ich chwila. Marsa stawiła piłkę na środkowej linii. Pięknie! Od środka. Ale stresik wygrał. Jak to wszystko się zakończy, bramkarz. To jest Marianki. Dziecko wychodzi z tego presji. Ale jeszcze nie poprzestaje. Jeszcze z wysokim pressingiem tutaj. Na połowie rywala. I to było ładnie pomyślane, to było ładnie rozegrane, zabrakło tylko i wyłącznie tej kropki nad i tego wykończenia, ale bardzo groźna kolejna akcja, jak i oni. Czyli na komentarzu nie przejmują się tym, co się stało po przedniej akcji, bo oni już w piłce i oni znowu chcą pokazać się ze swojej dobrej strony. No to jest będzie, jak ja miałem przed szansą za moment. Thank you.
swoje przygotowanie, swoją skuteczność. Bardzo ładnie wykończona akcja. No i ma chwilę zasłużona na odpoczynek, który tutaj zarządził zmianę, ale myślę, że zmiennicy tutaj i zawodnicy, którzy grają w Wielominie, będą tutaj stanowili różnicę. I proszę, bardzo szybko uda odpowiedź ze strony, ze strony KS Mojanki. Oni tam będą. Wynika z rzutu rożnego KS Mojanki. Jeszcze nie ma nic akcji ofensywy. Krótko rozegramy ten rzut rożny. I znowu kontra. Tym razem Jagiellonia próbowała być własne połowy. A ja przypominam, że na boisku na Murawie przebywają trenerzy, zawodnicy. Natomiast kibiców zapraszamy na trybuny. Bo tam widzę, że coraz większa grupka się zbiera przy bramce. Zapraszamy rodziców opiekunów, zapraszamy na trybuny. Naprawdę z trybun bardzo dobrze widać. Słuchajcie, jest odpowiednie wsparcie tutaj ze strony trenera waszych podopiecznych. Myślę, że trenerzy czuwają nad tym, aby wszystkiego tam było wokół statkiem, żeby niczego nie zabrakło. Także zapraszamy rodziców opiekunów na trybuny. I cieszą się też na Państwa Wigry Suwałki, Wigry Suwałki. Bramka na boisku A. Ja jeszcze raz przypominam, zapraszamy rodziców na trybuny. Rodzice, proszę, nie są na trybuny. Odpowiedzieli swoją skuteczną akcję i kolejną bramką w tym meczu.
strzelają też zawodnicy na boisku, bo tutaj przypominam, to jest konwencyjny mecz pomiędzy Wisłą Płock i Wisłą Płock 2. No zobaczymy, jaki tu będzie rezultat. Też jest to mocno ciekaw. Jak tutaj chłopaki między sobą rozgrywają tą rywalizację. Widzę, że nie odpuszczają. Jeden, drugi zespół. Walczy na maksa, daje z siebie wszystko. Na pewno wygra Wisła Płock. Chociaż na pewno wygra. Może być pole punktu, bo może być problem z tym spotkaniu, ale punkty pozostają w Polsce. Tylko w jakich proporcjach, dla której drużyny te punkty będziemy przypisywali, to jeszcze się okaże. Jeszcze kilka chwil. Kolejne trafienie na boisku D tutaj. Barca ustawia piłkę na środkowej linii, a więc Gobrodnica, oni po raz kolejny umieścili piłkę w siatce. Thank you.